Cześć, w związku z tym, że powstają jak grzyby po deszczu szmateksy w naszym kraju. Wielu ludzi myśli, że złapało Pana Boga za nogi, bo przychodzą i za 3, 5, 8 dych mają markowe ciuchy jakiegoś Tommy'ego Hilfigera, Armani'ego. Ale niestety uważajcie, bo większość z tych rzeczy to niestety podróby. Pokażę Wam przykłady. Ja na początku też myślałem, że kupuję oryginalne rzeczy. Taki przykład, buty Lacoste, kupione praktycznie jako nowe, bez śladów zużycia. A po 2 tygodniach wyglądają tak. To się ściera, można tak zrobić i widać, że schodzi. To w ogóle nie jest skóra. W drugim bucie to się oderwało, ta guma cała, po tygodniu. O, tu też już schodzi. I kosztowało 60 zł. Kolejna rzecz. Ta koszula. Tak wygląda. Niby też wszystko legitnie. Jakoś całkiem niezła, ale ja zauważyłem, że przy tych oryginalnych, jak się kupuje, to wszystko jest obrandowane, a na tych podróbach przeważnie guziki są bez niczego. Wiadomo, też da się kupić rzeczy oryginalne, jak się dobrze poszuka. Taka bluza. I zobaczcie różnicę. Tutaj wszystko jest obrandowane ładnie. Lub taki płaszczyk. Oryginalne rzeczy po prostu mają wszędzie jakieś znaczki, na guzikach, wszędzie. Ale już kosztują więcej, bo taki płaszcz na przykład 180 zł. Także nie dawajcie się oszukać, jeżeli już chodzicie i wyłapujecie okazję, to sprawdzajcie. Z mojego doświadczenia najwięcej podrób jest na koszulkach, tych polówkach. No i na koszulach takich normalnych. No i na swetrach. I tu jest praktycznie 90% podrób. Jeśli pomogłem, to dajcie lajka.